A w tym pomieszczeniu jest ten oto Pokeball z Pokemonem zwanym Eevee. Eevee jest to Pokemon typu normalnego i jakby tak po prostu patrzeć na jego statystyki i ruchy, to jest to, no, wydaje się być naprawdę przeciętnym Pokemonem tego typu. Jednak ma jedną ciekawą cechę, otóż to, w co on będzie ewoluował, będzie w pełni zależało od tego, którego kamienia na nim użyjecie. Może mieć jedną, ma więcej niż jedną formę ewolucyjną, ale w którą ewoluuje będzie zależało tylko i wyłącznie od was i kamienia, no, którego wy będziecie chcieli na nim użyć. O samym sobie Eevee nie ma zbyt dużo do gadania, bo wątpię, żebyście go mieli i go nie ewoluowali, więc może prędzej przejdziemy do jego form ewolucyjnych i je nieco z kolei omówimy. Gdy na Eevee użyjecie kamienia wodnego, otrzymacie Vaporeona. I Vaporeon jest chyba moją ulubioną formą ewolucyjną dla Eevee'ego z generacji pierwszej. Otóż po pierwsze ma on całkiem mocny, specjalny atak. Ma dobrą, specjalną ofensywę, więc potrafi ten damage całkiem porządny bić. Także ma on dużo punktów zdrowia, więc także jest to Pokémon dosyć tankowaty i to też oczywiście jest plus. Do minusów no należy mniej więcej brak szybkości, no nie ma jej tak zbyt dużo w sumie, ale jednak jak mówię, przy takiej ilości punktów zdrowia on jej tak pilnie nie potrzebuje. Także nie uczy się on zbyt dużo ruchów wodnych, tak sam z siebie, ale za to mniej więcej uczy się ruchów lodowych, a takie też mogą być naprawdę przydatne. Vaporeona z trójki ewolucji dla Eevee'ego w tej generacji Pokémonów najbardziej polecam. Za pomocą kamienia piorunującego otrzymacie Jolteona, który oczywiście jest Pokemonem typu elektrycznego. I cóż, Jolteon jest bardzo agresywnym Pokemonem, bardzo agresywny, niesłychanie szybki i też przy tym bije naprawdę duży, specjalny damage. Bardzo ma też dobrą, specjalną ofensywę. Za to ten Pokemon z kolei już tak dobrze, no, nie przyjmuje na siebie wrogich ataków, więc to z kolei jest jego minus. Jak mówię, jest to Pokemon bardzo ofensywny i agresywny. Jednak on też nie uczy się zbyt dużo ofensywnych ruchów elektrycznych. On się uczy za to ruchów typu walczącego bądź robaczego, po prostu... What? Więc podsumowując, ten Pokémon bez TM-ów jednak no nie będzie zbyt przydatny. Musicie mieć TM-y, żeby z jego usług naprawdę korzystać. I trzecia jest forma ewolucyjna ognista Eevee'ego, czyli Flareon. I Flareona z kolei naprawdę nie polecam. Otóż jego statystyki zupełnie nie pasują do Pokemona ognistego. Otóż jego najlepszą statystyką jest o dziwo fizyczna ofensywa. Nie mam pojęcia czemu, ale ten Pokemon ma dobrą, wręcz bardzo dobrą ofensywę fizyczną. Nie tak dobrą specjalną z jakiegoś powodu. I też ni to szybkie, ni to też wytrzymałe do końca. Nie pasuje to do końca do roli ani Pokemona ofensywnego, ani defensywnego. I po prostu, nie wiem, te statystyki może jeszcze byłyby dobre na Pokemonie, nie wiem, typu ziemnego, trującego, czy może, nie wiem, walczącego, dajmy na to. Ale na ognistym to zupełnie się nie spisze. Flareon naprawdę jest Pokemonem, którego polecić nie mogę. No, mówiąc szczerze, trochę myślałem długo nad tym imieniem, po prostu pomysłów nie było, ale w końcu, no, jest takie, no, takie w miarę, na które wpadłem. Otóż mój Eevee będzie zwać się Dolphini. I tak, no już pewnie niektórzy na podstawie tego imienia już, no, wywnioskują, że, no, w kogo będę chciał mojego Eevee'ego ewoluować. Otóż ja będę chciał, żeby mój Eevee stał się Vaporeonem, bo jak mówiłem, jest to mój ulubiony, jest to moja ulubiona ewolucja Eevee'ego z generacji pierwszej. Bo to sądzę, że mi się, no, że się najlepiej jednak z tej trójki sprawuje. Więc no za chwileczkę, tam za jakiś czas będę dla mojego Eevee'ego no mniej więcej kupował kamień wodny. Bo tak, te kamienie będą za chwileczkę niedaleko stąd dostępne do kupienia. Ale jeszcze, wejdźmy do tego samego domu, ale tym razem od przodu. I tutaj od przodu jak wejdziemy, też na nas czeka, no, pewien miły prezent. Otóż żeby go otrzymać, musimy z tą oto panią starszą, tutaj babcią, porozmawiać. Nie powinnaś wydawać pieniędzy na picie! Zamiast tego spróbuj tego! I od niej dostajemy herbatę! Nic nie gasi pragnienia jak trochę gorącej herbaty! Naprawdę jest najlepsza! Osobiście z tym się nie zgadzam, osobiście no, sądzę, że dużo lepiej w gaszeniu pragnienia, no wiecie, się sprawują te napoje chłodne, zimne, bo wiecie, no, orzeźwiają i tak dalej, ochłacają i...
No, też przy tym się, no, tym bardziej nie chcę potem pić, więc taka mała moja opinia na ten temat. A tak, od tej babci, jak mówię, no, otrzymujemy herbatę i tą herbatę możemy w końcu po takim czasie, możemy ją poczęstować tych oto panów strażników. O, ta herbata wygląda tak pysznie! Ha, mogę to mieć, ten napój? Jeju, dzięki! Glok, glok, glup. Więc jeżeli chcesz iść do Safrani, to proszę bardzo. Ja się tą herbatą podzielę z innymi strażnikami. Otóż owszem, jeżeli tylko no, komuś jest znikamy herbatę, to w końcu wszyscy ci strażnicy będą nas wszędzie przepuszczać i my w końcu będziemy mogli iść, gdzie tylko nasza dusza zapragnie. No ten gość mnie no, mniej więcej mówił, że już jest droga do Safrani teraz dla nas no, wolna, jest dla nas dostępna. Ale do, no, teraz się miastem Safranią nie interesuje. Otóż tu w Prismani jest jeszcze kilka innych rzeczy do zrobienia. I teraz właśnie pokażę po kolei, co to mniej więcej jeszcze jest. Co ty jeszcze powiesz? To jakiś gość w takim dziwnym miejscu. Aaaa! Au! Poparzyłem się w język! Ta miła starsza pani z tego budynku da mi trochę herbaty. Ale była wrząco gorąca. Musi ona wystygnąć, zanim się ją wypije. A, czyli nic już ważnego, taka mała porada, że no co robić dalej no, w związku z tymi tutaj strażnikami. Tu mamy właśnie taki oto jakby dom towarowy. No, Celoton Department Store, to jest właśnie taki jakby, nie wiem, duży sklep. To jest jakby, nie, właśnie taki, nie wiem, Pokemart, no tylko, że znacznie większy. I to uwierzcie, znacznie większy. W nim jest dużo więcej itemów dostępnych do kupienia. I tam też za chwilę wejdę i zakupię rzeczywiście co nieco. Straciłem wszystkie pieniądze na jednorakich bandytach. Wiedziałem, że trzeba było je oszczędzić na, no... No, trzeba było oszczędzić moje te monety i, no, wymienić za, no, za jakieś nagrody. Więc jakieś właśnie, no, automaty z jednorakim bandytą, jakieś monety i nagrody. Otóż to wszystko czeka na nas, no, to, no, w tym oto budynku przed nami. Jest to Salon Gier Zespołu R, czy tam Salon Gier Rakiet, tam nazywać jak chcecie. A tak, otóż on rzeczywiście należy do Zespołu R, co się też za chwileczkę, no, o tym przekonacie. I tak, oczywiście w tym salonie będą tutaj tylko się znajdowały automaty z jednorakim bandytą, ale także spotkamy jedną ciekawą osobę, konkretnie tego to pana, no, który pewnie, no, dla kilku z was się powinien, no, nieco znajomo, wiecie, wyglądać. Hej, masz lepsze rzeczy do roboty, przyszły czempionie? Liderem Prismani jest Erika. Jest ona użytkownikiem Pokemonów trawiastych. I to jest jedna, no, z naturą coś takiego. Być może wydaje się być skromna z powodu jej układów kwiatów, ale jej nie wolno, no, tak wiecie, łagodnie traktować. Czyli no, ten gość właśnie, no, nam daje radę, kto będzie kolejnym liderem stadionu. Otóż tym liderem w tym mieście będzie Erika, która ma Pokemony trawiaste. I chyba, no, na cieszenie nie pokazałem, gdzie ten się stadion znajduje. Otóż może teraz no, was do niego poprowadzę. Otóż będzie on na południu tego miasta, będzie on tutaj jeszcze na lewo gdzieś. No, ten oto to właśnie budynek, no, przy którego drzwiach stoi ten oto dziadek, taki, nie wiem, dziadek się, wiecie, tak stoi i patrzy przez okno, nie wiem w sumie na co, ale coś tam chyba musi być ciekawego, ale jak mówię, to jest nasz kolejny, no, stadion, który musimy odwiedzić. I tam w sumie można już od razu, no, można tam wejść od razu, już tam można wejść i walczyć, ale to jednak na trochę później zostawię. Teraz jeszcze chcę inne rzeczy tutaj w Prismani załatwić. Otóż jak mówię, najpierw wejdziemy do tego całego salonu kier, ale też w sumie zanim to zrobię, zanim jeszcze będę mógł grać, jeszcze potrzebuję mieć portfel, muszę mieć torbę na monety, które tam będziemy, wiecie, będziemy z nich korzystali w tym salonie. I taki oto portfel, taką właśnie torbę otrzymamy od tego oto pana tutaj w kącie, w tej oto restauracji. No dalej, śmiej się, jestem bankrutem! Nigdy więcej jednorakiego bandyty dla mnie! Idę wprost, coś tam... Nie, o, proszę bardzo! Nie będę już tego potrzebował, więc jak mówię, on nam da portfel na monety, czy jakieś, nie wiem, torbę na monety, coś takiego. Jak mówię, no to będzie wymagane, żeby tylko móc te monety mieć i móc z nich potem korzystać się... No, przy automatach z jednorakim bandytą. Co ty jeszcze może powiesz?
Ten mężczyzna tam przy stole stracił wszystko na jednorakim bandycie. Czyli no, sam nam o tym powiedział. O, a to co? Ps, słyszałem, że pod salonem gier jest jakaś piwnica. Jakieś sekrety, tajne rzeczy czy coś? Może się przekonamy, co tam się dzieje za jakiś czas. Też może te inne domy, zobaczmy, co tu właśnie jeszcze w tych domach jest. Wow, tu więcej członków zespołu R. Jakiś gość właśnie cieszy z tego, że zyskuje z tego wszystkiego. Wow, ci goście przywieźli 2000 Pokemonów jako nagrody za automaty. No właśnie, widzicie to, jak mówię, że ten salon gier należy do zespołu R. Właśnie oni mówią, że te Pokemony tam, no, przywożą tego typu rzeczy, a ten co mówi? Nie dotykaj plakatu w salonie gier. Nie ma za nim żadnego tajnego guzika. Zapamiętam to sobie. Zapamiętam jak najbardziej. A tak tutaj zadziała za chwilę ten cały, wiecie, psychologiczny paradoks, że i tak tam za chwilę, wiecie, no, ten salon odwiedzę i tam będę tego plakatu szukał i jeszcze tam, wiecie, szukał guzika za nim, bo wiecie, on niby mówi, że o, tam nie ma niczego, ale tam pewnie coś będzie, znając życie, więc tym się też za jakiś czas zajmiemy. A tak, póki co wejdźmy do tego, do salonu i tak, są chyba trzy osoby mniej więcej w tym miejscu, które wam dadzą za darmo te monety. Widzicie, ten pan wam daje, no, wam daje ich 20. Ten daje 20 i chyba jeszcze ktoś dawał 10, ale nie pamiętam, który konkretnie tutaj z tych tutaj graczy. Ty chyba nie. Nie, tylko mówisz to samo o tym, no, że o Rice i liderze stadionu, tego typu sprawy, więc ty mi raczej, no, raczej żadnych monet nie dasz. Okej, ten gość, co wygląda jak wędkarz, dał mi 10 monet. A czy tak, monety się normalnie zdobywa poprzez wymianę za, no, kilka pokedolarów. Otóż właśnie możemy je, no, tutaj u tej pani wymienić. Znaczy nie, może nie u tej, tylko może u tego tutaj pana. Tak, 1000 poke dolarów to 50 monet i no, tak to ogólnie działa. Ale jak mówię, no tutaj monety w tym miejscu można jednak łatwo zdobyć od kilku graczy. Ale także z tego, co się orientuję, można też monety spotkać tutaj, wiecie, można znaleźć na podłodze. Są gdzieś tutaj, wiecie, na podłodze ukryte, więc teraz to miejsce też w miarę uważnie przeszukam i może te kilka tych monet znajdę. Więc może małe cięcie, aż tylko no, ich znajdę tam w miarę dużo. Więc za chwileczkę wracam. I tak oto mamy za zupełnie darmo 260 klejnotów. Nie, monet, nie klejnotów, przepraszam, za dużo Spyro dla mnie ostatnio chyba. Ale jak mówię, mam tyle monet, no całkiem dużo i to wszystko, jak mówię, łatwo zebrane. Niektórzy mi je dali i nie upuścili i potem tylko je musiałem z podłogi zebrać, więc jak mówię, ich zdobycie nie było niczym trudnym, mam je naprawdę łatwo zdobyte. I teraz je wykorzystam w jednym z tych automatów z jednorakim bandytą. Na taka była buźka, że hazard, w ogóle, dobra. A więc to jest nasz, no, automat, to jest nasz jednoraki bandyta. I tak, przy tym właśnie, no, bandycie jest na tyle fajnie, że możemy każdy z tych rządków samodzielnie zatrzymać się w dowolnej chwili, więc to my, wiecie, decydujemy, jakie będą, wiecie, wzory się tworzyły tutaj, no, na obrazku, że tak powiem. Teraz może pokażę właśnie, jakie są nagrody, no, w monetach, jeżeli jakieś tam wzory otrzymamy. Oczywiście są najwięcej warte 3 siódemki albo 3 erki, ale siódemki właśnie szczególnie, no, dają właśnie aż 300 monet i jedna właśnie kombinacja 3 siódemek, czy to, wiecie, w poziomie, czy to też na ukos, jeżeli się postawi więcej monet na raz, też tak to działa. I jak mówię, no niektórzy niby mówią, że o, że tu wszystko zależy od szczęścia, ale to jest nieprawda, bo jak mówię, sami tutaj decydujemy, kiedy, no, każdy rząd ma się tutaj zatrzymać, w jakim momencie, coś tam, więc sami decydujemy, no, wiecie, czy będą te siódemki, czy erki, czy nie. I też te wzory są zawsze regularne, więc nie ma tak, że wszystko jest losowe. Okej, tyle mi powinno jak nic wystarczyć.
Jak mówię, można śmiało, tak mówię, no, przewidzieć, że, no, gdzie, co się zatrzyma, można właśnie, jak mówię, tak właśnie ustawiać te wszystkie kolumny, rządki, żeby właśnie były te 3 siódemki, czy 3 erki, czy tam jakieś, nie wiem, inne rzeczy ewentualnie. Ale jak mówię, tutaj jednak to zebranie tych, no, wszystkich, no, pieniędzy, tych monet wcale nie jest takie trudne, tak naprawdę. Więc mam już, no, ponad 2,5 tysiąca monet, możemy już stąd iść. I możemy je wymienić za naszą wymarzoną nagrodę, którą będzie, za chwileczkę zobaczymy. A czy może najpierw w ogóle przejrzymy, jakie są tutaj do odbioru nagrody? Otóż tutaj z lewej strony mamy itemy, które, no, mniej więcej tak, smokeball. Nie jestem szczerze pewien, do czego służy smokeball, więc to, no, to pominę. Żółty flet służy do leczenia konfuzji, z tego co pamiętam. A te 3 itemy, one podnoszą jakby moc ruchów danego typu u jednego Pokemona. Charcoal chyba podnosi moc ruchów ognistych, Mystic Water chyba wodnych i Miracle Seed chyba ruchów trawiastych. Nie jestem pewien, ale chyba tak jest. Jak mówiłem, u jednego Pokemona tak jeden item może wszystkie, no, te ruchy, no, tego typu jakby wzmocnić, więc do tego te itemy służą. Więc tyle tutaj z lewej strony. Z prawej strony mamy TM-y, tak, każdy z tych TM-ów to jest jakiś, jak pamiętam, dobry ofensywny ruch, jednak nie mam do nich szczerze cierpliwości, w sensie, że już nie mam cierpliwości do, wiecie, do zdobywania kasy na te TM-y, tych, wiecie, monet, bo już bym nad tym musiał siedzieć, no, no, przy tym bandycie jednorękim naprawdę dużo czasu, więc nie będę nic z tego zbierał, jak mówię, no niby są to itemy świetne, znaczy, no, w sensie, no, świetne TM-y, świetne ruchy, ale po prostu sądzę, że nieopłacalne, po prostu nie mam na to cierpliwości, więc to sobie odpuszczę wszystko. A czy napiszę pewnie tutaj gdzieś, no, na ekranie, że który TM to jakim ruch, do czego, no, który służy, coś takiego. Więc tyle w tej kwestii.